这。Elf Tuidany, od dawna żaden z was nie pokazał się w świetle słońca. Upłynęło sporo czasu, od kiedy nas porzuciliście. Jestem Raelak, syn Tuidany. Chcę, byście pojednali się z waszymi władcami i wrócili do Królestwa Mroku, tam, gdzie jest wasze miejsce. Co wy na to? Jesteś zabawny. Zabawny mały elfi żebrak udający księcia. Gdybyś zawitał do mnie jeszcze 5 zim temu, wytarłbym sobie tobą kopyta. Ale dziś jest nas za mało. Ze względu na dobro mego stada nie mogę odrzucić tej propozycji. Ale wpierw będziesz musiał dowieść swej wartości. Z jakiegoś powodu podejrzewałem, że powiesz właśnie coś takiego. Co mam zrobić? W ostatniej potyczce z cesarskimi nie poszło nam najlepiej. Straciliśmy jeden z naszych najcenniejszych skarbów. Miecz, zwany Ostrzem Równowagi. Dar od naszych stworzycieli. Odzyskaj go, a pójdziemy z tobą. Ja, potężny Kalistar, daję ci na to me słowo. Okej. Okay. Czyli co mam zrobić? Pokonaj armię przystani. Ostrze równowagi, o którym opowiadał Kalistar. Bez wątpienia broń opra... Okej... Dobra... Obrony, okej. Cyk. Okej. Okej. Okay. To gdzie nas przeniesie? Nice. Ostatnia grupa Raelagu. Moja cała kompania jest pod twoimi rozkazami. Pięknie. Pięknie, pięknie, dobra. Tu, 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 tu. Handlarz artefaktami. To możemy sprzedawać, dobra. Okej. Okay.
Okej. Sądząc po liczbie patroli, muszę być już blisko portalu prowadzącego do relikwiarza. Ominąć ich, czy lepiej zlikwidować? Chcę zlikwidować. A, to jest schronienie, dobra. O! Po raz ostatni nakazuję ci powiedzieć, jak otworzyć ten portal. I po raz ostatni nie powiem ci. Jeśli mnie zranisz, wyleczę się. Jeśli mnie zabijesz, wrócę do Elrata. Nie boję się ciebie, elfie. Zobaczymy. Iris, przyprowadź czyhających. Najwyższa pora. Co robicie? Cofnijcie się, potwory! Sam sobie ukręciłeś ten bicz, aniołku. Złamali ją. Mamy to, czego chcieliśmy. Ale na noc Melasy to było złe. Ciężkie czasy wymagają odpowiednich środków, Raelagu. Dobrze o tym wiesz. Wiem, ale chodźmy już. Okej, okay, dobry. Oj, to było złe. O, jakie złe. Nic nie było złe. To wszystkich mordujemy, Raelagu. O co ci chodzi? Nareszcie, relikwiarz. Wspaniały widok. Nawet dla sługi Malasy. Stać! Wyrządziłeś już dość szkód. Wszyscy czujemy cierpienie naszej siostry. Ta rzeź przy portalu to twoja sprawka? Nie wpuszczę cię do tej świątyni. W relikwiarzu jest coś, co nie powinno się tam znaleźć. Prochy Twidany należą do mego ludu. Relikwiarz założono po podstępie Uriela, aby zachować artefakty z przeszłości i nigdy nie zapomnieć o błędach, które niemal doprowadziły do nowego ludobójstwa. Zabierając prochy, sprawisz, że historia się powtórzy. Zastanów się, warto dla nich wszczynać nową wojnę? Tu nie chodzi o wojnę ani pokój, o dobro czy zło, Erlata czy Malasę. Chodzi o przetrwanie mego ludu. Chlubna intencja. Ale sam rozumiesz, że po tym, co zrobiłeś Eraeli, nie mogę pozwolić ci przejść. No to wojna. Jestem na twojej łasce. Zabij mnie szybko. Nie przeleję twojej krwi. Wykonujesz swój obowiązek podobnie jak ja. Mam to, czego szukałem. A teraz odchodzę. Tylko głupiec puszcza wolno wroga. Ona nie jest wrogiem, po prostu wypełnia wolę swego smoka, jak nakazuje jej przeklęte przeznaczenie. Na dziś mam dość krzywdzenia aniołów, Iris. Wynośmy się stąd. Co my tu mamy? Przedmiot związany z misją. Nice. Co ja tu mam zrobić? Infiltracja, wybór. Ściąg do swojego konta. Okej, dobra, to wiadomo. Do lokacji początkowej. Szepty, tak wiele szeptów. Wrogowie są wszędzie. Musisz wracać pod ziemię.
Nice, nice. O, czyli nie mogę się nigdzie zatrzymywać. Raelagu, uważaj! To zasadzka! It's a trap! O, jesteś niezrównanym zwiadowcą, dziewko. A teraz oddaj mi te prochy. Albo wydrę je z twoich martwych dłoni. Słyszałem o tobie. Jesteś Jesztar, znana również jako Czarny Szept. Kto kazał ci na nas zapolować? Dobry zabójca nigdy nie wyjawia imienia zleceniodawcy. Oddaj prochy. Proszę ostatni raz. Zatem odpowiem ci tak, Szepcie. Ebaj. Okay. O, ma też tutaj tych. Nice. Spadaj na drzewo. Czarny Szept uciekła, nim wydobyłem z niej informacje, ale to pewnie Sylsai ją wynajął. A może Menan? Tak czy owak jest gorzej niż myślałem. Muszę zanieść prochy Sorshanowi i to szybko. Next map. Relag odzyskał prochy Tyuodany. Teraz Rada Bezimiennych musi się zebrać w pełnym składzie, by z pomocą prochów odprawić rytuał, który ujawni miejsce ukrycia łzy Aszy. Relag nie ma wyboru. Musi odpowiedzieć na zew Malansy, jeśli chce zgromadzić Bezimiennych. Ten zew to również zadanie. Klan, który jako pierwszy zdołał zbudzić Czarne Smoki, otrzyma prawo przewodzenia. Jezus, to za krzyk był z tego smoka. Mam ważne wieści. Krąg Onyksu wiruje.
Nareszcie smoki się budzą. Nie! Nie pozwolę na to! Malasa wzywa. Jej dzieci budzą się z długiego snu. Ale podzielone królestwo je rozwściecza. Trzy klany muszą natychmiast uciekać. Trzeba uciąć ci język za twoje kłamstwa, Sorszanie. Zatem mój język też musiałabyś uciąć, Sylsai, bo też to słyszę. Słuchaj. Czeka nas próba. Smoki poddadzą się jednemu synowi Tuidany. Mroczniejsze przeznaczenie trójki pobłogosławiła Malasa. Jej orędownik zjednoczy cienie i zbuduje dom tajemnicy. Nice. Dobra. Pięknie. Jesteś, Raelagu, synu Tuidany. Kalistarze! Synu byka i niewiasty! Jak mniemam, a może istnieje jeszcze jakiś inny sposób? Żartuję, nie patrz tak na mnie. Słyszałem, że ciężko wam się przyzwyczaić do życia w jaskiniach. Rozłożyliśmy obóz na lodowcu. Odbudowaliśmy nawet stary tartak. To się przyda, ale zgaduję, że jest jakiś problem. Za często korzystasz z tych swoich grzybów. Oczywiście, że jest problem. Podczas zamieci lodowe osuwisko zablokowało nam wyjście z jaskini. Zamiecie nad lodowcem. Kto by pomyślał? Gdy śnieżyca przejdzie, lód stopnieje, czyż nie? Już po śnieżycy, a teraz rozzłoszczone duchy lodu i powietrza nawiedziły lodowiec. Chcesz mieć tartak, to się ich pozbądź. Okej. Nice. Elo. Dobrze. Duchy zostały przepędzone z tartaku. Możemy tam bezpiecznie wrócić. Może i nadasz się na wodza tych swoich klanów. No, to przecież jeszcze nie mogę, dobra.